Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. 352 i moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 2 Odyseja. Moi drodzy, byliśmy tam na górze, ale postanowiłam się przenieść tutaj na dół z bardzo prostej przyczyny. Mianowicie chodzi o kwestię taką, że w sumie tam mamy tych piratów, oni nie chcą z nami rozmawiać, są ruiny, troszeczkę można tam podekspić. Ale szczerze mówiąc, nie jest to jakieś tam bardzo, wiecie, takie ważne na aktualny moment. Jest tam też pewna jaskinia i tą jaskinią się zajmiemy kiedy indziej, bo tam są przeciwnicy, którzy są dosyć silni, przynajmniej część z nich, więc tam na razie się nie będę pchać. Spróbujemy dostać się przez tę bramę na pustynię dalej, głębiej. Mamy drąbeka, z którym możemy jeszcze też pogadać. Albo i nie możemy. Dobra, fajnie. No to szukajmy kolejnej osoby, z którą możemy podyskutować, która mogłaby nam dać jakiegoś questa. Jest Asmund. Hej, ty. Hej, zaczekaj. Do mnie mówisz? Tak, do ciebie. Słyszałem, że chcesz iść na pustynię i potrzebujesz rekomendacji Abdale. To prawda. I co z tego? Mógłbym pomóc ci ją dostać. Musisz tylko wykonać jedno moje małe zadanie. I nic więcej. Dobra. Co mam dla ciebie zrobić? Asasyni po prostu uwielbiają żółwie mięso. Dlatego chcę im je sprzedać. Niestety, poszukiwanie żółwi jest bardzo czasochłonne. Trzeba przeszukać cały brzeg. Aha. Mam iść i szukać dla ciebie żółwi. Dobrze zrozumiałeś. Jeżeli przyniesiesz mi mięso 30 żółwi, szepnę o tobie dobre słowo Abdulowi. No, co ty na to? Mam nadzieję, że to wszystko. Znalezienie 30 żółwi nie będzie łatwe. Dobrze byłoby, gdybyś dołożył trochę złota. No zgoda. Tylko dużo nie mogę dać. Inaczej będzie to dla mnie niekorzystne. Dam ci 100 sztuk złota za 30 żółwi. No dobra, lepsze to niż nic. Zrobię to. Doskonale. Nie zapomnij, powinieneś przynieść mi mięso z 30 żółwi. Mniej nie wezmę. Dobra, mam wrażenie, że to było takie nasze przemówienie, wiecie, do rozsądku pod tytułem wiem, że nie chcesz zabijać żółwików, ale musisz to dla mnie zrobić. Dobra, tu mamy ludzi przy tym przejściu. Tutaj ten gościu sobie przyszedł. Widzę, że coś mu się dziwnego stało z twarzą. Nieważne. Tu jest strażnik bramy, on nas i tak nie przepuści, więc nie ma co chyba z nim rozmawiać. Nie wygląda też jak osoba, która miałaby nam dać jakieś zadanie. Tu jest asasyn. Abdul już nic ode mnie nie chciał. Mamy jeszcze parę innych osób. Właśnie Aram jest. Hej, ty. Widzę, że im się coś stało z twarzami. Czy jeżeli ja zrobię zapis gry i wczytam, to się to naprawi? Bo nie chcę się resetować całej gry. Być może jakieś tekstury się nie doczytują. Jeżeli się to nie naprawi, no to trudno. Będziemy patrzeć się na typa z czarną twarzą. No niestety. Witam. Przykro mi. Blado wyglądasz. Masz jakieś kłopoty. Też byłbyś blady, gdybyś od kilku miesięcy nie zjadł nic przyzwoitego. Głodujesz. Tu, w rybackiej osadzie. Tak, tutaj. Mamy tylko ryby i wodę. Nic więcej. Wszystko inne asasyni ukryli w domu Abdale. Powinien tam być ser, mięso, chleb, mleko i pomidory, i nawet nie wiem, co jeszcze. Czego, dokładnie, wam trzeba, by się pokrzepić? Cóż. 6 bochenków chleba, 6 serów, 6 butelek mleka i 6 pomidorów, bardzo by nam pomogło. Okej, ja tego nie mam. Chwila. W ogóle bardzo śmiesznie zabrzmiało, że wygląda blado w momencie, gdy nie ma ryja. Nie no, dobra. Zdobyłem jedzenie, które chciałeś. Naprawdę przyniosłeś nam jedzenie. Tak. Chyba nie myślisz, żebym sobie z ciebie żartował. Nie, nie, wierzę ci. Tylko nawet nie wiem, co ci powiedzieć. Nic nie musisz mówić. Po prostu bierz. Nie, poczekaj. Co jeszcze? Jeśli zacznę rozdawać ludziom te jedzenie, asasyni mogą to zauważyć. A wtedy znowu wszystko nam odbiorą. A ty mógłbyś po cichu wszystkich obejść i jest mało prawdopodobne, aby przyciągnęło to czyjąś uwagę. Dobrze. Więc rozdam wszystkim jedzenie. Dziękuję ci. Daj znać, jeśli wszystko pójdzie dobrze. Oto twoja część jedzenia.
Dobra, 6 osób ma dostać żarło. No to podejrzewam, że to muszą być ludzie, którzy należą tutaj do biedactwa, nie? Mamy Witaj. Jakichś rybaków. Witaj. Jesteś rybakiem. Tak. I jestem sam na tym brzegu, gdziekolwiek nie spojrzysz. Potrzebuję informacji. Więc najlepiej porozmawiaj z naszym starszym. Nazywa się Erem. Proszę, weź to jedzenie. W końcu coś innego niż ryba. Zjem to z przyjemnością. Witaj. Witaj. Sprzedajesz ryby. Wybacz, ale połowę połowu musimy oddawać asasynom. Druga połowa ledwie wystarcza dla nas samych. Proszę, to dla ciebie. Dziękuję ci, nieznajomy. Od dawna już nie jedliśmy nic porządnego. Dobra, w sumie nawet i najlepsze wyszło, że oni są teraz w domach, bo przynajmniej jest ich łatwo namierzyć. Tu jest Luka, on nam da zadanie z tą żoną. Hej, ty. Witam. To droga do Ashdodu. I tak, i nie. W sensie. Wszystko zależy od tego, czy Abdul cię przepuści. Asasyni zablokowali dostęp do pustyni wszystkim obcym. To źle. Muszę pilnie dostać się do Ashdodu. A skoro tak, to musisz pogadać z Abdulem i przekonać go, aby cię przepuścił. W każdym razie, w tej sprawie ja ci nie pomogę. Mam dla ciebie jedzenie. Dziękuję. Erem już nam powiedział, że chcesz podzielić się żywnością. Nigdy ci tego nie zapomnimy. Kim jesteś? Nazywam się Luka. Jestem synem Eramy, starszego wioski. Żyjemy z łowienia ryb, ale tylko wtedy, gdy wypłacamy asasynom daninę. Musimy oddawać Abdulowi i jego ludziom połowę złowionych ryb. Dlaczego na to się godzicie? Ale jesteś zabawny. Asasynów jest znacznie więcej, niż nas. I nawet gdybyśmy zdołali wypędzić ludzi Abdale, pozostali asasyni przybyliby tutaj i zemścili się. Spaliliby naszą wioskę do cna. Już lepiej oddawać im połowę ryb. Żeby się nimi udławili. Ogólnie rzecz biorąc, asasyni nie są aż tak źli. Kręcący się tu piraci są znacznie gorsi od nich. Jasne. A czym tu jeszcze się zajmujecie? Słuchaj, pogadaj lepiej z moim ojcem. Teraz mam inne zmartwienia. Wyglądasz na zmartwionego. Jakieś kłopoty. Chyba oszaleję. Kiedy łowiłem ryby, dwóch z tych przeklętych piratów przyczepiło się do mojej żony Sulejki. A teraz jej nie ma i nikt nie wie, gdzie ona jest. Masz jakieś przypuszczenia, gdzie ona może być? Nie. Przeszukałem prawie całe wybrzeże, ale i tak jej nie znalazłem. Już zaczynam obawiać się, że pożarły ją krokodyle lub jakieś inne stwory. Dobra, czyli tak po prostu musimy się zająć jej odnalezieniem. Dobra, brzmi to logicznie. W ogóle tutaj... Okej, tu jest dwoje ludzi, bo by mi się przydało tutaj uśpienie jakieś. Wiecie, bo mi zależy na tych pomidorach, bo one się też przydadzą naszemu Sandrokowi, bo sobie je zażyczył. No ale na razie skoro nie, no to nie. Tu jest kolejna chałupa. Tu jest Aram, który już dostał swoją żywność. Czyli co, została nam jeszcze tylko Sulejka. Tylko, że wtedy dalej mi brakuje jeszcze jednego człowieka. Chyba, że ktoś tutaj jest na przykład jeszcze w porcie. Tu są piraci. No i to by wyszło na tyle, że tu są piraci. Dobra, to spróbujemy Sulejkę tutaj przyprowadzić. Asmundowi musimy znaleźć żółwie, więc to też przy okazji uda nam się zrobić. Czy ten ork da mi wreszcie zadanie? Chyba nie. Dobra. To idziemy poszukać żółwi. Szczerze mówiąc, najrozsądniej by było udać się tutaj właśnie na wybrzeże, bo one tutaj się zrespiły. To jest smutne, że ja je muszę zabijać. No ale trudno się mówi. Witam was, no niestety. Zaraz sobie zobaczymy przy okazji, ile ja mam mięsa żółwia, bo wydaje mi się, że troszeczkę mogę go mieć. Dobra, no 15. Normalnie mega dużo.
Bardzo dużo. Zobaczmy, co my tu mamy. Nagrywam odcinek jeden po drugim, tam gdzieś z przerwą dwugodzinną, więc jeżeli mi napisaliście jakieś komentarze a propos warantu, to zastosujemy się do nich później. Ja się do nich później zastosuję. Odnośnie tej jaskini, która tam była, no to właśnie postanowiłam ją ominąć, bo tamten teren jest dosyć duży. Nie jest jakiś bardzo trudny, chociaż są miejsca, które mogą trudność sprawiać. Ile mamy tego mięsa? 25. Dobra, no to w sumie idealnie by było wejść teraz tutaj. Tylko może byśmy sobie odpalili jednak, wiecie co, zwój światła, bo strasznie niewygodnie się biega. Mam święty płomień, no może być w sumie. No, święty płomień. Święty płomień, który nie zadziałał, lol. Dobra, trudno. Zwój światła też gdzieś powinna mieć, taki klasyczny. Nie uwierzę w to, że światła nie mam. Tu jest, pod piątką. No światełko to od razu robi jakąś robotę, nie? Dobra, szukamy żółwi. One będą bardziej tam po drugiej stronie, tam gdzie Sulejka, no ale niech i tak będzie, że sobie pobiegnę tędy. Zresztą będzie chyba trochę jednak wygodniej. Przy okazji się upewnimy, czy tutaj wszystko jest pozabijane w tym miejscu. Co prawda wydaje mi się, że tak, ale lepiej się będzie upewnić. Dobra, tu mamy tą dużą jaskinię. Okej. No i tu jest to wyjście. Tu gdzieś powinny być te żółwie. I w ogóle. No i Sulejka, nie? Więc będziemy musieli ją przeprowadzić. Dobra, żółwików na razie. O, są żółwie. Mamy dwa żółwiki. Twój nóż cię szuka. Wiem. Ale dopóki piraci nie zostawią mnie w spokoju, lepiej zostanę tutaj. Kto cię zaczepia? Nazywają się Vincent i Price. Ciągle mnie gonią i wygrażają mi. Dlaczego nóż cię przed nimi nie obroni? Lepiej nie. Zabiją go z zimną krwią, jeśli spróbuję interweniować. Ten Vincent i tak wygraża Luce każdego dnia. To jest po prostu okropne. A co z asasynami? Czy nie powinni was bronić? Co? Żartujesz? Mają gdzieś to, co się z nami stanie. Co zatem robią tutaj, na wybrzeżu? Mają rozkaz pilnować, aby nikt nie przedostał się do Doliny Ashdod. Ciągle też kupują niewolników od piratów. I co dalej robią z tymi niewolnikami? Nie wiem. Pewnie każą im pracować w kopalniach albo na plantacjach. Skąd mam wiedzieć? Nie możesz tu zostać. Wiem, że tu jest niebezpiecznie. Ale skoro są tam piraci, nie mam innego wyboru. Nie martw się, zajmę się Incentem i Price'em. Lepiej o tym zapomnij. Jeśli Rudobrody się dowie, będziesz miał duże problemy. Rudobrody. Dowódca piratów. Tak. Jest jednym z dowódców służących pod słynnym Mendozą, którego baza znajduje się gdzieś na Wyspach Południowych. Nie bój się, nim też się zajmę. To jak będzie? Wracamy do osady, czy będziesz nadal siedzieć w tej jaskini? Dobrze. Pójdę z tobą. Chodźmy. Dobrze. Dobra, to pozwólcie, że zdejmę sobie teraz pierścień prędkości, bo nam się nie przyda w momencie, gdy będziemy ją prowadzić. Potrzebujemy jeszcze 3 żółwie znaleźć. No, powinny tu gdzieś być w okolicy. Może nawet jak wyciągniemy kuszę, to będzie mi prościej. Okej, mamy kolejne żółwie. Przynajmniej 2. Dobra. Jesteś ze mną? Jesteś.
No i proszę bardzo. Upewnijmy się, czy mamy 30. O matko. Czy mamy 30 sztuk, ale wydaje mi się, że mamy. 30 sztuk mięso żółwia. Niestety światełko mi już zgasło. Także może byśmy sobie odpalili kolejne. Widzę, że trochę się kamera nam... Bo ja wiem, zbagowała delikatnie rzecz ujmując. Idziesz za mną? Laska, ja nie mam, kurde, pierścienia prędkości, a ty tak wolno chodzisz? Już to jest niemożliwe. A podobno kobiety mają dłuższe nogi, no nie widzę. Bardziej mi nie pasuje, że nie wiem, gdzie jest jeszcze jeden typo, któremu mam dać jedzenie, bo wydaje mi się, że powinno być 6 osób, a nie 5. Chyba, że mi się coś popitoliło w głowie. Gdzież? Jezu, dziołcha, no. Dobra, przyspieszę trochę, bo nie mam czasu. Nie wiem, czy to Luki mam zagadać, czy do niej. Przyprowadziłem twoją żonę. Sulejka. To naprawdę ona. Na Adanosa. Już zacząłem obawiać się najgorszego. Gdzie ją znalazłeś? Ukrywała się w dużej jaskini. Znowu do niej przyczepiali się te zbiry. Tak. Dokładnie tak było. To był Vincent i Price, zgadza się. Dokładnie. Farszywe szumowiny. Co mam zrobić? Niestety, z nimi nie mam szans. W przeciwnym razie dostaliby po łbie. W każdym razie, dziękuję ci za pomoc. Tylko wybacz, jesteśmy bardzo biedni, więc... Nie szkodzi. Nic nie trzeba. No i dotarliśmy. Dziękuję ci za pomoc. Mam nadzieję, że piraci zostawią mnie w spokoju. Nie bój się, zajmę się nimi. Nie wiem, czy Luka ma rację w tej sprawie. Potem możemy mieć jeszcze więcej problemów. Lepiej jeszcze raz z nim porozmawiaj. Mógłbym rozwiązać twój problem z tymi piratami. No nie wiem. Jeśli wstawisz się za nami, to narazisz się na sporo problemów. Nie obawiaj się. Wszystko będzie w porządku. Mam nadzieję. Przypuszczam, że wiesz co robisz. Ma się rozumieć. Który z tych dwóch piratów jest najgroźniejszy? Vincent. Każdego poranka robi ze mnie głupka. Jeśli sobie z nim poradzisz, to jego kumpel Price z pewnością nie będzie już sprawiał kłopotów. Jesteś tego pewien? Tak. Chociaż nie. Szczerze mówiąc, po twoim pytaniu, zaczynam w to wątpić. Dobra, mamy questa, to jest najważniejsze. Chociaż nie, dobra. Nie. Zanim się prześpię, to spróbujmy dać Sulejce jedzenie. Proszę, trochę jedzenia dla ciebie. Dziękuję ci. Tak wiele dla nas zrobiłeś. Mieszkańcy naszej osady będą ci już na zawsze wdzięczni. Dobra, fajnie. Ja nie wiem, czy ja powinnam... Nie wiem, prześpijmy się do rana. Już widać, że Sulejka gdzieś z rana siedzi. Okej, ona sobie tutaj gaworzy z tą babeczką. Tu jest rybak, który chyba dostał żarło, nie? Nie! Witaj. To jest osada rybacka. Oczywiście, że to osada rybacka. Tylko ślepy by tego nie zauważył. Potrzebuję informacji. Więc najlepiej porozmawiaj z Aramem. To nasz starszy. Ciekawa jestem, gdzie gościu spał, że go nie znalazłam. Proszę, weź to jedzenie, smacznego. O rany, już od dawna nie miałem nic porządnego w ustach. Te ryby już mi się przejadły. No i dobra. No to tak, pójdziemy sobie najpierw oddać to mięso z żółwia. Tutaj gdzieś ten gościu powinien być. Chyba, nie? Chyba jeszcze śpi. Albo nie? Halo? Dobra, z drąpekiem chyba na razie nie pogadam. Tu jest Asmund. Przyniosłem żółwie mięso. Wspaniale. Dobrze ci poszło. Oto twoje złoto. Doskonale, a co z rekomendacją? Nie martw się. Przy pierwszej okazji porozmawiam z Abdulem. No i dobra.
Teraz pójdziemy do tego starszego wioski. Witaj. Który dalej ma popsutą twarz. Wszyscy rybacy otrzymali swoje jedzenie. To dla mnie wielka ulga. Ale jak mogę ci się odwdzięczyć za twoją hojność? Wystarczy, jeśli powiesz Abdulowi, że mi ufasz. Tak, pamiętam, musisz dostać się do Ashdodu. Żaden problem. Porozmawiam z Abdulem. Dobra, bezczelni korsarze, przejście. No to co, idziemy do tych korsarzy. Tu jest Vincent. W ogóle fajnie, że oni sobie rozmawiają. Aha, no dobra. Rozmawiają w bardzo negatywny sposób. Witaj, marynarzu. Czego chcesz? Zaznaczam, że nie znoszę pochlebstw. Nawet o tym nie pomyślałem. Odwal się. Wkurza mnie twoja fizjonomia. Co robicie na brzegu? Czekamy na włóczęgów takich jak ty. Ach tak. Teraz obróć się i zejdź mi z oczu. Dlaczego nie zostawicie Luki i jego żony w spokoju? A więc tak, widzę, że Luka już zdążył się tobie pożalić, tak. Zostawcie ich w spokoju, albo... Albo co? Albo ty i Price spotkacie się z ich obrońcą. Ha ha ha. I to masz być ty. Poważnie. Ha ha ha. Byle kto nie pokona starego Incenta. Ha ha ha. Przestań, staruszku, nie bądź taki pewny siebie. Jeszcze będziesz mnie błagał, bym zostawił cię w spokoju. Staruszku. Poczekaj, zaraz ci pokażę, ty szczurze lądowy. Spotkamy się przy pomoście przystani. Tam się przekonamy, kto tu jest staruszkiem. Jasne. No, muszę przyznać, że nie jesteś takim tczurzem, na jakiego wyglądasz. Prawie będzie mi żal połamać ci kości. Zaraz zobaczymy, kto komu połamie kości. Odłóż broń! Nie ma problemu. Zobaczmy, co potrafisz. Odłóż to, albo ci przyłożę! Gościu! Ostrzegam! Okej, okay, to było mega interesujące. Okradniemy ich ze wszystkiego, co mają. Serio? Cholera, moje kości. Od teraz nigdy więcej nie będziesz niepokoił Luka i jego żony. Zrozumiałeś? Zrozumiałem, człowieku. Zostawię ich w spokoju, obiecuję. Właściwa decyzja. Chwila. Witaj, Vincent. Jak tam twoje kości? Cholera, zostaw mnie w spokoju. Dobra, bardzo fajnie, że ten rybak się zbugował trochę. Bo... No, wiadomo. Naprawianie gierki. Dobra. Tu jest Vincent. Tu był ten drugi typo. Chodź tu. Chwila. Z takimi jak ty nie chcę mieć nic. Serio? No chodź tu. Chwila. Witaj, witaj. Wszystko w porządku. Oczywiście, chłopcze. Jak najbardziej. Chwila. No, a co z tobą, Price? Ty też chcesz ze mną walczyć? Ja? Nie, chłopcze. Z czego to wnioskujesz? Doskonale. W takim razie Lukę i Sulejkę masz zostawić w spokoju. Jasne. Oczywiście, chłopcze. Zrobię wszystko, co każesz. Chwila. Co tu robicie? Sam nie wiem. Czekamy na coś. Zapytaj szefa. On na pewno będzie wiedział. Szefa. Tak, szefa. Zwie się Rudobrody. Dobra, w porządku. Tu jest Vincent. Możliwe, że Rudobrody jest poza statkiem, bo tak też się zdarza, że on sobie tam chodzi, wiecie. W ogóle więcej piratów tu jest. Parujący gulasz znalazłam. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Okej, to jest zamknięte na klucz. To co, idziemy poszukać Rudobrodego. W takim razie powinien gdzieś tutaj
się kręcić. Ale najpierw może pogadajmy sobie z Luką. Vincent i Price nie będą więcej ci dokuczać. Mówisz poważnie. O, chwała Adanosowi. Widziałem, jak walczyłeś z Vincentem. Wydaje się, że teraz ma do ciebie szacunek. Co z Price'em? On też ciebie nie ruszy. Cieszył się, że zostawiłem go w spokoju. No nareszcie. Już się obawiałem, że wszystkie te pogróżki i nękanie nigdy się nie skończą. Niestety, jestem zbyt biedny, aby godnie ci się oddzęczyć. Najwyżej. Co takiego? Rudobrody często nas rybaków pytał, czy są tu perły. Brzmi interesująco. Czy wiesz, gdzie można znaleźć te perły? Niestety, nie. Chyba tylko Rudobrody to wie. Kto wie? Jeśli zdołasz złożyć mu korzystną propozycję, to może podzieli się z tobą tą informacją. Okej, jak na razie to nie wiem, gdzie sam w sobie Rudobrody się znajduje. A Ram nic nie chce, nie. Dobra. Możliwe, że tutaj gdzieś chodzi. Niedobrze, bo go nie widzę, a będzie mi potrzebny. Chyba, że gada sobie z Abdulem na przykład. Bo tak też może być. I chyba tak właśnie jest w istocie. Witaj, Kn, witaj. Czego chcesz? Chcę wiedzieć, co tu robisz. Co? Haha. A to dobre, czekamy na lepszą pogodę. A teraz spływaj. Ode mnie i tak się niczego nie dowiesz. Jasne. Możesz chociaż powiedzieć, kto jest waszym kapitanem. Naszym kapitanem jest Mendoza, ale teraz go tu nie ma. Na statku teraz ja dowodzę. I jak cię zwą? Nazywają mnie Rudobrody. I jestem oficerem Mendozy. A teraz odwal się, bo mi przeszkadzasz. Co możesz powiedzieć o Mendozie? O Mendozie. No, to nasz kapitan, jeden z najbardziej poszukiwanych piratów. Jego statki można spotkać wszędzie, tutaj, koło wysp Kie, u wybrzeży Myrtany albo koło wysp południowych. A gdzie jego kryjówka? Na jakiejś nieznanej wyspie. Ale na jakiej, tego ci nie powiem, spryciarzu. Muszę z tobą pogadać. Odczep się, szczurze lądowy. Zasłaniasz widoki, a to mi się nie podoba. Kluczowe słowo, perły. Na Klabautermana. Co o tym wiesz? Wiem, że ich szukasz. Co za nędzny i żałosny szczur ci to wszystko wygadał. Nakarmię nim rekiny. Zaraz je tobą nakarmię. Opanuj się. Być może będę mógł ci pomóc w twoich poszukiwaniach. Dobrze, masz chyba rację. Ale sprawa jest niebezpieczna. A więc wiesz, gdzie znajdują się perły. Krótko i na temat. Jeśli pomożesz mi dotrzeć do pereł, podzielimy się łupem. Ile dostanę? No, trudno powiedzieć. Dla mnie mają dopiero wartość, gdy przyniesiesz tuzin pereł. Tylko 12 sztuk. Nic więcej. Pozostałe możesz zatrzymać. Jako zapłata za narażanie się. No i co powiesz? Narażanie się. A więc to miejsce, gdzie one się znajdują, nie jest bezpieczne. No jasne. Inaczej już dawno bym je stamtąd zabrał. Gdzie są perły? W takiej dużej jaskini. Ach, co ja mówię? W ogromnej jaskini. Niestety, tam zadaje się sporo wszelkich stworzeń. Ale jeśli się boisz... No dobrze. Przyniosę ci te perły. Ale tylko wtedy, jeśli o mnie szepniesz dobre słowo Abdulowi. Muszę się dostać się w głąb lądu. No, jeśli bez tego nie możesz się obejść, dobrze, pogadam z nim. Oto twoje perły. Co? Naprawdę to zrobiłeś? Tak. Oto one. Ha ha ha. Na Klabautermana. No, interes z tobą się opłacał. Powiedz no. Ile wszystkich pereł znalazłeś? Powiem tak, dla mnie to też było opłacalne. Nie chcesz mi powiedzieć. Nie ufasz mi, co? A gdybyś był na moim miejscu, powiedziałbyś. Chyba nie. No dobrze. Nie chcę tego wiedzieć. A co z rekomendacją? Nie obawiaj się, pogadam z Abdulem. Słowo pirata. Dobra, zobaczmy sobie przejście na pustynię.
Nieznośnie gorąco. Spróbujmy jeszcze pogadać z tym orkiem, bo to jest jedyna osoba, która mi nie dała żadnych zadań na razie. Jeżeli nie ma nic do powiedzenia, to idziemy do Abdula. Nie ma. Jeszcze zobaczymy, czy Aram coś chce powiedzieć. Podejrzewam, że nie. Hej, ty. Nie. Dobra, no to idziemy do Abdula. Jaka jest moja reputacja w Patarze? No cóż, zobaczmy. Jak tego dokonałeś? Rudobrody ręczy za ciebie i mówi, że jesteś godny zaufania. Nigdy bym nie pomyślał, że ten stary wilk morski, kiedykolwiek o kimś powie coś takiego. Gorassur powiedział, że dostarczyłeś mu bagiennego ziela. Ponadto, Gorassur mówi również, że jesteś bardzo odważny i godny zaufania. Oczywiście, ma pełne zaufanie do ciebie. Trzymaj tak dalej, a wkrótce będziesz mógł opuścić Patarę. Asmund uważa, że jesteś godny zaufania. A jego słowa mają duże znaczenie. Erem całkowicie za ciebie ręczy. To dziwne, kiedy zdążyliście się tak zaprzyjaźnić. Zabiłeś potwora. Tym samym częściowo zasłużyłeś na moje zaufanie. Słyszałem, że pokazałeś piratom Incentowi i Price'owi, gdzie raki zimują. Zuch. Nie potrzebuję tu dodatkowych awantur. Powiadają, że uratowałeś żonę Luki. Dobra robota. Zasłużyłeś na szacunek u rybaków. Wielu mieszkańców uważa, że jesteś godny zaufania. Chociaż część uważa, że jest jeszcze za wcześnie, aby pozwolić ci wejść na pustynię. Wykonałeś wszystkie zadania, które miałeś zlecone. Mieszkańcy Patary darzą cię pełnym szacunkiem. A to oznacza, że możesz udać się na pustynię. Przekaż strażnikom, że mogą cię przepuścić. Zaczekaj chwilę. Zanim odejdziesz, są jeszcze dwie sprawy. Tak. Po pierwsze, przed wyprawą na pustynię, zajrzyj do orka Drompeka. Po co? Nie wiem. Sam go spytaj, czego chce od ciebie. Dobrze. A ta druga sprawa. Zasłużyłeś na moje zaufanie. Mam nadzieję, że mnie nie zawiedziesz. Jeśli nadal będziesz tak postępował, jak do tej pory, to wkrótce będziesz mógł się dostać do Ashdod. Czy możesz opisać mi drogę do Ashdodu? Lepiej z tym idź do Gorassura, on często tam bywa. W Ashdodzie ani razu nie byłem. Pochodzę z Amarny. Dobrze, skorzystam z twojej rady. Doskonale. Udanej podróży. Zaczekaj. Coś sobie przypomniałem. Masz trochę czasu. O co chodzi? Mam dla ciebie zadanie. Jeśli je wypełnisz, zapłacę ci 200 sztuk złota. Interesujące. To mów, w czym rzecz. Dobrze. To dotyczy starosty wioski. Nie ufam mu. Dlaczego? Powiadomiono mnie, że późnym wieczorem samotnie spaceruję wzdłuż wybrzeża. Może to tylko zwyczajne spacery, ale chcę mieć pewność, że nie knuję jakiejś zdrady. A z kim miałby trzymać? Skąd mam wiedzieć? Może z koczownikami się dogadał. Albo z paladynami z Myrtany. Moi szpiedzy doniesieli, że w pobliżu naszego brzegu widzieli statek paladynów. Może przepływają obok. Chcesz, abym śledził Eramę? Zgadza się. Jak tylko dowiesz się, co tam robi wieczorami, natychmiast zgłoś się do mnie. Dobra. No wcale nie widać stąd tego statka paladynów, który tam jest na końcu, no ale dobra. Nie mnie to oceniać. Drompek, tak. Zobaczmy. Słyszałem coś innego. Stój. Dokąd ty się wybrać, More? Chcę się dostać do Ashdodu. A dlaczego pytasz? More iść do duży obóz orki i asasyny. Możliwe. Tego jeszcze nie wiem. Może More móc zrobić dla mnie jedna sprawa. Zobaczymy. Co miałbym dla ciebie zrobić? Drompek chcieć znowu jeść mięso. Ty przynieść mi 10 sztuk surowego mięsa, a ja dać ci 100 sztuk złota. Brzmi uczciwie. A gdzie mogę zdobyć mięso? Ork Wolok sprzedawać mięso w duży obóz na pustyni. Ty możesz także zapolować na pustyni. Mi być wszystko jedno. Dlaczego ty nie idziesz na polowanie? Drompek nie może opuszczać posterunek, bo duży przywódca orków być na Drompeka bardzo zły. Drompek być bardzo głodny. Jeśli More mi nic nie przynieść, to Drompek zjeść More. Zabierz ode mnie te swoje brudne łapy. Zdobędę dla ciebie mięso. Dobrze, More. Drompek będzie tu czekać.
ty pośpieszyć się, More. Przyniosłem ci mięso, Drąbek. Ach, bardzo dobrze, More. Drąbek prawie umierać od głodu. A co z moją nagrodą? Wynagrodzenie. Co to być wynagrodzenie, More? Obiecałeś mi 100 sztuk złota. Zapomniałeś już. KHRMM. Ty trzymać 100 sztuk złota. Kurde, ale Menda chciała nas oszukać, nie? Dobra, od 20 wieczorem powinniśmy zacząć obserwację. O matko, zablokowałam się jakieś krzaki. Dobra, to się prześpijmy. Do wieczora. Odpalmy sobie światło, bo się robi ciemno. No i zobaczmy. Amar powinien być u siebie w chałupie. No i jest. No to w takim razie będziemy tutaj czekać. Na razie nie zakładam pierścienia prędkości, no bo skoro mamy za nim iść, no to wiecie, jak to jest. Zobaczymy. No myślę, że przejdziemy sobie przez to przejście już chyba w kolejnym odcinku. Chyba, że uda nam się jeszcze dzisiaj, ale wątpię, bo nam nie zostało sporo materiału, a jeszcze mamy tego jednego questa do zrobienia. Otworzył te drzwi, które były wcześniej zamknięte na klucz. O, proszę bardzo, co my tu mamy? Posąg Adanosa. Zobaczmy. Spacerujemy przy księżycu. Co ty tu robisz? Dlaczego mnie śledzisz? Abdul chciał wiedzieć, czym się zajmujesz o tak późnej porze. Oczywiście. I wpadłem w twoje sidła. Jak bardzo się pomyliłem w stosunku do ciebie. Okazuje się, że jesteś po prostu żałosnym łowcą nagród. Skoro tak uważasz. Co to za ołtarz? Oczywiście, skąd sługa Beliara ma wiedzieć takie rzeczy, to kapliczka Adanosa. Adanosa. Nie wiedziałem, że w Arancie jeszcze jakieś zostały. A jednak pozostały. Chociaż słudzy Beliara starali się je znaleźć i zniszczyć. Kiedyś, w Tadmorze, w każdym znaczącym miejscu znajdował się ołtarz naszego Boga. W Tadmorze. Tak nazywała się kiedyś duża część pustyni, na której obecnie znajduje się Ashdod. Ponieważ asasyni podbili nasz kraj, synowie i córki Adanosa musieli wykofać się w góry. Następnie nasi przodkowie przeniesieli jeden z ołtarzy tutaj i zamknęli wejście dla wszystkich obcych. Przez wiele lat broniliśmy tego ołtarza przed sługami Boga Ciemności. Ale teraz, oczywiście, wszystko przepadło. Jak sądzę, opowiesz Abdulowi o wszystkim, co tu widziałeś. Nie. Nie jestem asasynem i nie służę Beliarowi. I nie powiem nic Abdulowi. Znaczy się, nie pomyliłem się w stosunku do ciebie. Chociaż nosisz szatę wyznawcy czarnej magii, nie myliło mnie przeczucie, że jesteś dobrym człowiekiem. Nie chcę wiedzieć, dlaczego się tak ubrałeś. To nie moja sprawa. Ale pamiętaj o jednym, my, rybacy z Batary, na zawsze pozostaniemy twoimi przyjaciółmi. Co słychać? Nie chcę wiedzieć, dlaczego się tak, ale pamiętaj. Dobra, co się stanie, jak założę przed nim pancerz paladyna? Co słychać? Nie chcę wiedzieć, ale... Dobra, to nic nam nie da. Okej, no to w takim razie spadamy stąd. Dobrze. Kurde, znowu poszłam źle. Tragedia. Okej, to jest jakieś przejście, które nagle się... Co tu się stało? Krokodyle się zrespiły, czy ja wyszłam z dupy strony? Zrespiły się krokodyle. No dobra. No to co? Zostało nam jeszcze tak mniej więcej plus minus 10 minut odcinka. Skoro teraz tam śpią, to to jest nasza szansa, żeby okraść to miejsce. Sorry, że jest ciemno, ale już nie będę odpalała światła na te parę chwil. Wejdziemy do domu Abdula.
Tylko gorzej, że ja widzę, że oni tam chyba nie śpią jednak. Albo i śpią. No to zróbmy tutaj, co trzeba. Znaczy, oni ogółem nie śpią, ale nie widzą, co ja tutaj robię. Więc... Okej. Okej, tu jest kufer zamknięty. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Śledziłem ramę. Doskonale. I co ustaliłeś? Eren nic szczególnego nie robił. Zwyczajnie sobie spacerował i spoglądał na gwiazdy. Haha, poważnie. Ten stary Ramoul chyba nie ma nic innego do roboty. Najważniejsze, że przeciwko nam nic nie knuje. Wszystko w porządku. Jestem zadowolony. Oto twoja nagroda. Powodzenia w podróży. Może jeszcze się spotkamy. Hej, ty. Udało mi się. Abdul pozwolił mi wejść na pustynię. Przypadkiem nie wiesz, jak dostać się do Ashdodu? No, zaraz za jaskinią zaczyna się wielka pustynia Ashdodu. Poruszaj się prawą stroną. Wcześniej czy później, w oddali zobaczysz wieżę. Tam znajdziesz przejście do doliny, w której znajduje się Ashdod. Wygląda na to, że to jeszcze daleka droga. No tak. Będziesz musiał się trochę nachodzić. Tylko bądź ostrożny, droga jest dość niebezpieczna. A w ogóle, to lepiej zrezygnuj z podróży do Ashdodu. A dlaczego, jeśli wolno zapytać? Ashdod leży w niewielkiej dolinie, do której można się dostać tylko przez jaskinię. Wejście jest zamknięte i dobrze strzeżone. I strażnicy przepuszczają tylko tych, którzy mają ze sobą listy polecające. Na Beliara. Znowu listy polecające. Od kogo tym razem? No, od, chociaż zaczekaj. O tym ci powie strażnik bramy. I unikaj słońca, jeśli wejdziesz na pustynię. Istniejący tam upał, sporo ludzi doprowadził do obłędu. Uważaj na pełzacze. Tych stworzeń pełno na pustyni. Niech Beliar ma ciebie w opiece. Masz na sobie interesujący pancerz. Nie pochodzisz przypadkiem z Arantu? No tak. A pancerz mam Z. Zaczekaj no. I tak ci już zbyt wiele powiedziałem. Gdy dotrzesz do Ashdodu, spotkasz tam paru moich kolegów. I jeśli tak ciebie interesuje ten pancerz, to pogadaj o tym z człowiekiem o imieniu Kainę. Od niego się dowiesz, kim jesteśmy i skąd pochodzimy. I jednocześnie przekaż Kainowi pozdrowienia ode mnie. No i dobra. To co, myślę, że na razie możemy się przespać do świtu. Dopóki będziemy... W sumie to by było... Dobra, nie. Dopóki będziemy przechodzić przez jaskinię i nie wyjdziemy na pustynię, to nie będzie nam gorąco. Skoczymy jeszcze tylko tutaj na statek. Zobaczyć to i owo. Czyli ten kufer. Bo bardzo mnie ciekawi, co tutaj jest. O, proszę bardzo. Dwie bardzo przydatne informacje. Tego w ogóle nie otworzyłam. Ale to nie jest to, czego potrzebuję. Tu mamy mapę. I była też jakaś notatka. Tylko gdzie ona jest? Nie widzę jej teraz. Tu w ogóle coś mam. A niech to diabli, z nami koniec. Nie dość, że ten przeklęty sztorm nas tu rzucił, to jeszcze musimy z nieumarłymi walczyć. Na tamten świat wyprawiali już dobrą połowę załogi. Lepiej tu ukryć to wszystko, co zdążyliśmy zabrać ostatnią szalupą.
Nieco ostrożności nie zaszkodzi, kapitan Kuternoga. Tu mam recepturę na zupę rybną. Na zupę spełzacza. Poufna informacja. Rudobrody, na wschód od wioski rybackiej, Patara, znajduje się świątynia starożytnych ludzi. Tam powinna być duża jaskinia, w której podobno Kuternoga ukrył kolejną wskazówkę dotyczącą swojego skarbu. Najlepszym sposobem będzie wysłanie Fajka na poszukiwania. To prawdziwy pies tropiący, który wkrótce znajdzie kryjówkę Kuternogi, Mendoza. Mamy wpis w dzienniku. Nie mogę w to uwierzyć, już prawie zrezygnowałem z pomysłu odszukania skarbu kapitana Kuternogi, a tu nagle znajduję w kufrze Rudobrodego kopię mapy skarbów, list z poprawnymi współrzędnymi. Zgodnie z tą informacją, skarb znajduje się na wyspie, a gdzieś tu na wybrzeżu Warantu. Mendoza pisał Rudobrodemu, aby wysłać Pajka na poszukiwanie miejsca wskazanego na mapie. Trzeba go szybko odszukać, dopóki on nie znalazł skarbu. Zdradzę wam, tak, bo to właśnie sprawdziłam, dowiedziałam się, że ta duża jaskinia, znaczy się jaskinia, to przejście właśnie tamto, co było do jaskini, o matko, gdzie ja wlazłam. No to właśnie to jest to miejsce, moi drodzy. Ja z jutra nie wypłynę stąd. To jest właśnie to miejsce, ta jaskinia. No i tam jest część skarbu kapitana Kuternogi. No i powiem wam, że szczerze mówiąc, tamto miejsce stanowi pewnego rodzaju wyzwanie. Nie powiem wam, że nie, bo tak, stanowi. Także warto by było tam iść, ale jeszcze się z chwilę z tym wstrzymamy, no bo nie spieszy nam się aż tak bardzo z tym, a tak naprawdę właśnie jest tam dosyć trudno. Myślę, że fajnie by się było skupić bardziej na wątku głównym, zostawić trochę te kwestie poboczne bardziej w tyle, no bo jednak jest to w porządku wszystko. No ale fajnie by było, myślę, że spróbować trochę porobić trochę inne rzeczy. W ogóle tą zbroję, jakie ona ma statystyki? Ją by się przydało trochę ulepszyć. Troszeczkę chociaż, żebyśmy mogli tutaj sobie lepiej radzić, tylko bym potrzebowała wrócić na Albatrosa, a bardzo mi się to nie opłaca. Spróbujmy pogadać ze strażnikiem, który jeszcze śpi. Spróbujmy przeczekać, może zaraz wstanie. No i co, moi drodzy, na dzisiejszy odcinek to by było, myślę, że wszystko. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Trzymajcie się. Myślę, że jeszcze sobie nagram jeden film dzisiaj dla was, bo troszeczkę też chcę nadgonić, żeby było troszeczkę więcej tych zapasowych filmów, żebym je miała w zanadrzu, szczególnie, że weekend spędzam u rodziców, więc chcę, żeby te materiały były. I co? I mam nadzieję, że to się fajnie tutaj nam wyklaruje. Chryste Panie, czy może ten typ powstać? Proszę, bo chcę przejść. A nie chcę się już tutaj iść spać znowu i czekać. Więc fajnie by było, gdyby on tak o 8 się obudził, żebyśmy mogli przejść przez bramę. Byłoby naprawdę świetnie. No uda się, czy się nie uda? Gościu, wstaje jeszcze nie? No, dziękuję bardzo. Pogadamy z nim i zakończymy dzisiejszy odcinek. Chwila. Otwórz wrota. Mam pozwolenie, Abdale. Dobrze. W takim razie je otwieram. No to wyruszaj. Postaraj się, aby nie zżarły cię piaskowe pełzacze. Chwila. Jak najszybciej mogę dotrzeć do Ashdodu. Musisz przejść przez pustynię, na przeciwną stronę równiny. Tam zobaczysz wieżę strażniczą i wejście do jaskini, strzeżone przez naszych wojowników. Przejdź przez jaskinię i trafisz do małej doliny, gdzie akurat znajduje się Ashdod. Jak wygląda sytuacja? W obecnej chwili jest spokojnie. Zapewne koczownicy cholernie się nas boją, ha ha ha. Kto tu wszystkim zarządza? Naszym dowódcą jest Abdul. Znajdziesz go we wsi, w największym domu. Co tu robicie? Mamy rozkaz obserwować plażę i pilnować, aby żadni wrogowie nie dostali się do Ashdodu. To wszystko, co mogę ci powiedzieć.
Dobra, no to chwilę sobie pogadaliśmy z tym typem. Zaraz sobie uruchomię nasz pierścień prędkości i będziemy mogli przejść dalej, moi drodzy, w kolejnym odcinku. Dziękuję Wam serdecznie i lecę nagrywać dla Was kolejny odcinek. Cześć!